No, pamiętamy, jak Paweł znalazł się w tym miejscu. Ich druga wyprawa. Myślą, no to jedźmy odwiedzić te kościoły, zobaczyć, co się tam dzieje. Pokłócili się o tego Marka. Barnaba z Markiem pojechali na Cypr, no bo stamtąd zaczęła się ta wyprawa. No a Paweł poszedł w górę do Galacji, czyli tej południowo-zachodniej Turcji. I myślał gdzie iść dalej. Bóg im nie pozwalał na różne kierunki, a kierował ich do Europy. Ten sen z Macedończykiem, pomóżcie nam. Czy pomóż, czy pomóżcie? Pomóż nam. Chyba pomóż nam, bo to do niego był ten sen. No i do Troady przepływają najpierw Macedonia, tam Filipia, Tesalonika, Berea. Żydzi tam próbują ich niszczyć. Przeskok do Aten. W Atenach fajnie, dużo rozmów, ale słaby efekt. Nie widać tam jakiegoś silnego kościoła, może nawet w ogóle, nie wiemy. Przeskok do miasta mniej intelektualnego, a bardziej no, takiego portowego, otwartego. Dużo ludzi przyjeżdża, wyjeżdża, czyli wiecie, tam to coś takiego, jak byliśmy w Chorwacji. Chorwacja jest taka jeszcze bardziej katolicka niż jeszcze po wojnie, to tak bardziej utwardzona, że nasze, Mojsze, a reszta to wrogowie. Taka jest mniej więcej struktura społeczna, ale jest Rijeka, duży port. Też kiedyś to było siedziba marynarki wojennej, ten admirał właśnie Horthy, skąd się myślimy, skąd jest, nie mają dostępu do morza, to jakiś dunajski admirał, a on właśnie w Rijece stacjonował i flota Austro-Węgier operująca na, głównie na Morzu Śródziemnym, na Adriatyku i Morzu Śródziemnym, no właśnie miała bazę w Rijece. Czyli to był port i handlowy, i też wojenny. W każdym razie ludzie i ci chrześcijanie mówili, że Rijeka jest całkowicie innym miastem od całej Chorwacji, bo byliśmy tam, nie? Na wiosnę zeszłego roku. Mówi, tu są ludzie z całego świata. Nikt się nie specjalnie dziwi, że ty jesteś taki, śmaki czy owaki. Ludzie się muszą tolerować, znosić i tak dalej, no bo żyjemy w jednym mieście. No i tych baptystów tam trochę jest. Chyba największy budynek mają w całej Chorwacji, nie? No to właśnie w tym porcie, nie? I Korynt widać, że no podobne cechy miał. Ten Korynt, no to jest właśnie takie zwieńczenie drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, że on tam siedzi prawie 2 lata, nie? I Bóg mówi, siedź tu, nie bój się, nikt ci krzywdy nie zrobi, mam jeszcze dużo ludzi w tym mieście. No i rzeczywiście tam domyślamy się, że Paweł ma dużo roboty, bo jakby nie miał roboty, to by poszedł dalej, nie? I jest tam ta próba takiego no, siłowego zatrzymania apostoła Pawła, znaczy służby. Ten prokonsul wygania towarzystwo, mówi, skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu, nie? Piękna sprawa, obyśmy i w Lublinie, choć dostępu do morza dużego nie mamy, tylko przez Bystrzycę i Wieprz i tak dalej. No ale jednak, nie? Może bardziej z Kazimierza, no to statki ze zbożem szły do Gdańska. Widać, że Paweł się nie zatrzymuje, czytaliśmy 18 werset, znaczy nie przestraszył się, nie ucieka. Od tego momentu zaczniemy dalszą narrację. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwila. W Kenkrach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się, lecz pożegnawszy się rzekł, za wolą Bożą znowu wrócę do was, i odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go.
po czym wyruszył do Antiochii. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Mamy więc trochę geografii podróży. No, Paweł uznał, że misja ta pierwsza, główna w Koryncie dobiega końca, że Kościół już jest ustabilizowany, że już się sam dalej będzie rozwijał, już przygotował odpowiednich ludzi do odpowiednich służb, także zdecydował się wrócić do Syrii. Syria, czyli Antiochia, czyli miejsce, z którego wyszedł do najpierw Galacji, potem Filipia, Macedonia, wiecie, i tak dalej. Czyli takie duże, taką łezkę dużą zrobił. Po drodze, jako że te statki zwykle płynęły wzdłuż wybrzeży, no to do większych miast, w zależności od potrzeb, mogły zawijać, nie? Że nie zawsze to było tak, że wiecie, tam wsiadł w Rzymie, a tam w Cezarei, czy gdzieś tam w Syrii, czy pod Jerozolimą, no to że płynęli wzdłuż brzegu, to było bezpieczniej, jakby jakieś sztormy, czy coś, no to zawsze mogą się schronić w porcie, stąd ta wizyta w Efezie. Ciekawostką jest, że zobaczcie, zabrał ze sobą tę dwójkę Żydów. Prawdopodobnie oni się, tu nie znamy szczegółów, ale tak wygląda, że oni się nawrócili w wyniku tego. Może już wcześniej słyszeli w Rzymie, bo tam wypędzali Żydów, wiecie, Kościół w Rzymie, no to ogniskuje wszystkie trendy z całego imperium, no to tam dość wcześnie mogło do tej warstwy takiej szczególnie handlowo-rzemieślniczej, a Żydzi stanowili główną część tej warstwy, to Ewangelia mogła przez synagogę, przez żydowskie kontakty gdzieś tam dotrzeć. Stąd być może Pryscyla i Akwila coś słyszeli, no bo widać, że oni tak dość chętnie się z tym Pawłem skumali, nie? Albo no po prostu byli to tacy pobożni w dobrym znaczeniu Żydzi. No i kiedy tylko usłyszeli, co on mówi, no to nawet choć wcześniej nie wiedzieli niczego o chrześcijaństwie, no to się w tę stronę skłonili. Razem pracowali te prawie 2 lata, no i teraz Paweł ich zabiera ze sobą. Jak myślicie, dlaczego i po co? Dlaczego oni nie zostali w Koryncie kontynuować tam jakiejś tej pracy? Dlaczego ich zabiera ze sobą? Pewnie dobrze im się współpracowało. Co jeszcze? Zresztą oni nie byli stamtąd. Tak, oni tam przybyli w ramach jakiejś tam podróży i tak im wyszło, że dłużej zabawili. Czyli ich sytuacja, powiedzmy, bytowa była właśnie predysponująca do podróży, bo ani tu nie mieli korzeni, ani tam, no to już gdzie będą, nie ma wielkiego znaczenia. Czy jeszcze przychodzi wam coś do głowy? Nie mamy tu jasnej odpowiedzi, nie? No się domyślamy, ale możemy sobie pospekulować. Jaka jeszcze może być przyczyna tego, że zabrał ich ze sobą? Kogo zabierał zwykle ze sobą na takie podróże? Zaufanych. I? Którzy się też sprawdzili. Właśnie, w jakiś sposób już sprawdzonych, wybitnych w tej działalności misyjnej. Nie? Tu powołanie Tymoteusza jest takie dość jasne, czy Sylasa, którego sobie dobrał właśnie, to był ten, który przyszedł z Jerozolimy do Antiochii, w tym liście, nie? Czy obrzezywać pogan, czy nie. I mógł wrócić, a on nie chciał wrócić. Widać, że ta kręciła go ta praca misyjna z poganami, nie? Z innymi narodami. Nie tylko nie chciał wracać do żydowskiego sosu, do Jerozolimy, bo Jerozolima jest do dzisiaj specyficzna nawet dla samych Żydów. Nie? To oni mówią, nie? Eli Barbur czy inni to mówią, że Jerozolima to tacy właśnie ci bardzo tradycyjni, znaczy tacy świątynni Żydzi, nie? A jak ktoś taki nie za bardzo, no to tak się w innych miejscach lepiej czuje. Także wtedy sobie go dobrał jako kompana, nie? Później Tymoteusz był wybijającym się młodym człowiekiem w tych okolicach Listry, tam tych kościołów galackich, nie? No to jego chciał, żeby z nim pojechał, no to możemy tu, myślę, słusznie domniemywać, że oni byli w jakiś sposób
pożyteczni w tej pracy misyjnej, sprawdzeni, dobrze im się komunikowało, darzył ich zaufaniem, widział ich efekty. Rozumiał też, że oni mają samodzielny byt materialny. Zobaczcie, bo oni byli wytwórcami namiotów takich jak i on. I kiedy się na tą pracę misyjną kończyły pieniądze, no to Paweł otwierał interes i zarabiał pieniądze szyjąc namioty. I to widzimy w kilku przykładach. No to wiedział, że oni będą mogli robić to samo. Nie? To pomnażanie kościołów, nie? Znaczy tych grup misyjnych. Nie? Że oni mają podobny potencjał, a nawet lepszy, bo jeszcze są we dwoje, mąż z żoną, do właśnie zakładania nowych kościołów. No i to, bo w pierwszej chwili, jak to czytałem, myślałem, że no chciał ich wziąć do Jerozolimy, do tamtych chrześcijan, czy coś takiego, nie? Żeby tak poznali innych apostołów, czy coś, nie? Czy tam mieli jakiś plan, znaczy wiecie, Żydzi, no to zawsze z sentymentem do Jerozolimy podchodzą. A tu on ich zostawił w Efezie, nie? Czyli raczej już ich brał pod kątem kolejnej wyprawy misyjnej. Nie? I prawdopodobnie tu Paweł już kombinuje, wracając z drugiej, planuje trzecią. Nie? I mówi, no to tu ja przyjdę do was, teraz nie mogę zostać, bo mam tam jakieś swoje sprawy, bo ci Żydzi, widać, że byli otwarci, Żydzi w Efezie, to będzie drugie takie miasto jak Korynt. Zresztą też portowe, nie? Tylko bardziej w tym świecie heleńskim, w Turcji, nie w tej Grecji właściwej jak Korynt. Też miasto właśnie takie wielokulturowe, bogate, nawet bardzo bogate i tak dalej, i tak dalej. I też Żydzi już złapali haczyk, nie? Już są zaciekawieni. Mówią, ty zostań tu, bo ty jakieś ciekawe rzeczy nam tu opowiadasz, nie? Dobrze nam się tego słucha, ale nie zgodził się. Zostawił jednak właśnie Pryscylę i Akwilę, też Żydów, nie? No i wiedział, że oni już tam zaczną dobrą robotę robić, a on ewentualnie przybędzie później. Zobaczcie, że odpłynął z Efezu, a gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Nie? Myślałem, że on do Jerozolimy jedzie, a on tylko do Antiochii, ale z Cezarei to można i do Jerozolimy jechać, nie? To jest ta Cezarea, tam, gdzie później był sądzony. Zrzućcie, kto ma mapę tam jakąś pod ręką. Ja w międzyczasie to tak jeszcze bym powiedział, potwierdzając to, że widział w nich potencjał, jak Marek się nie sprawdził, to już nie chciał z nimi. No tak, tak, że on brał takich ludzi, co do których miał przekonanie, że dadzą radę, nie? Ja właśnie się zastanawiałam nad tą Jerozolimą, bo tam u Żydzicha miary była ta Jerozolima, a właśnie w niektórych tłumaczeniach nie ma tej Jerozolimy, tak. W Interwinarze też nie ma, a na tych wszystkich mapkach właśnie w drugiej podróży jest zaznaczone, że z Cezarei do Jerozolimy i właśnie się zastanawiam, nie wiem, może ktoś słyszał, skąd oni to wiedzą, nie? Nie, no bo jest kilka tych poszlak, nie? Po pierwsze, no Cezarea jest portem do Jerozolimy, bo jakby chciał do Antiochii, tej syryjskiej, no to tam ma swój port Antiochia, nie? To po co płynął aż tu, nie? Na południe jeszcze dalej. Druga rzecz, zobaczcie, że on jakoś tam dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. No zwykle te śluby no były, jakby to powiedzieć, kończone w Jerozolimie. Że on... Zresztą mamy tam później, koło 20 rozdziału dalej, nie? Jak tam będzie Jatka, no to też tam Paweł te śluby tam jakieś, to daj tam jakieś pieniądze, znaczy na ofiarę, nie? No i już ten ślub był dokonany, nie? Czyli prawdopodobnie tu jest w naszym tłumaczeniu no, opuszczenie. Ale wszystko wskazuje, że tam ta Jerozolima się pojawiła, nie? I że Paweł na krótko wstąpił do Jerozolimy, ten ślub tam zakończył i poszedł do Antiochii, nie? To tam nie tak znowu daleko, nie? W Antiochii pobył chwilę, nie? Mamy, spędziwszy tam jakiś czas, prawdopodobnie parę miesięcy, tak szacuję, biorąc pod uwagę tempo narracji, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Czyli po raz drugi przybywa do tych kościołów założonych w pierwszej wyprawie
misyjnie. Zakładamy, że tu zaczyna się w tym momencie trzecia wyprawa misyjna apostoła Pawła. Czy jeszcze jakieś może macie informacje dodatkowe? Dosłownym jest, że wylądował w Cezarei, poszedł w górę, pozdrowił Kościół i poszedł w dół do Antiochii. O. I tutaj w nawiasie, że to pewnie Jerozolima. Tak, bo Jerozolima jest na wysokości Zakopanego, czyli tam około 900 metrów nad poziomem morza. No, statkiem no to płynie na poziom zero, nie? No to stąd, tak jak dzisiaj z Tel Awiwu do Jerozolimy, no to jest pod górę, nie? I to tak dość, nie? Łagodne to jest, ale nie ma tam żadnych wielkich serpentyn ani czegoś. Ale na poziomie tam około 30-40 kilometrów, tam nie pamiętam dokładnie, no pokonuje się wzniesienie prawie 1000 metrów, nie? Czyli tak cały czas w górę. Stąd niektórzy nie tłumaczą tego jako Jerozolima, ale dla Żyda to jest oczywiste, że on poszedł do Jerozolimy, nie? A potem znowu w dół do, no, nad morze do Antiochii, nie? Tylko że tam na północ, dużo dalej. Także myślę, że tę Jerozolimę trzeba tu wpisać, choć nie mamy śladu chyba, żeby się tam stało coś dziwnego, spektakularnego opisanego w Biblii, nie? To by trzeba tam nałożyć to, co wiemy tam ze świadectw apostoła Pawła, wcześniej tam w listach podanych, ale tak na moją wiedzę, oczywiście tam nie studiowałem tego zbyt głęboko, nie, bo to są takie właśnie te relacje historyczno równoległe, nie, żeby tam przenieść o to tu, to tam, nie, tam trochę spekulacji zawsze jest, to co ze Zdzichemśmy mówili, pamiętacie, no żeby to zsynchronizować, no to wychodziłoby, że Jezus musiał przyjść do Jerozolimy około 26 czy 7 roku, nie? Ale to trochę nie pasuje z innymi rzeczami. No jest to trudne, no trzeba posiedzieć, pogmerać, pomyśleć. Jakiegoś zastosowania takiego do życia z tego nie będzie, ale to potwierdza lub zaprzecza autentyczności Biblii, czyli to jest ważne, nie? Tylko że no akurat ja do tego wielkiego serca dzisiaj nie mam. Kiedyś, kiedy miałem te pytania, no to drążyłem, nie? I tam wyszło mi dobrze. I teraz zajmuję się zastosowaniem w życiu chrześcijańskim tego, ale bardzo zawsze z ciekawym uchem nastawię do takich informacji, jeśli macie. W każdym razie mamy dzisiaj taki dynamiczny fragment, który, zobaczcie, niekiedy narracja spowalnia, że mamy nawet dialogi. Tu z sądu mamy dialog, nie? A tu teraz zobaczcie, zakończenie misji, podróż do Efezu, pobyt w Efezie, podróż do Jerozolimy, pobyt w Jerozolimie, powrót do swoich do Antiochii, wyjście na trzecią wyprawę misyjną mamy w czterech zdaniach, nie? W malutkim takim fragmencie. Zobaczcie, że to jest pewna nauka pisania scenariuszy też, nie? Że nie można napisać wszystkiego w scenariuszu. Nie może być tak, że to jest każdy dzień w trybie 24 godziny. Nie? Wszystko, co zrobił, co powiedział, co pomyślał, to było nudne. Nie? Każdy ma swoje życie i niech sobie żyje. A tu w historii pisanej czy filmowej, którą oglądamy, ma być no, jakaś kondensacja tego, która ma jakiś cel dla nas tam wywrzeć, w zależności czy to kino, czy tu dzieje apostolskie, nie? Zobaczcie, tam już się zadziały powtarzalne elementy, czyli coś, co było wcześniej. Nie wydarzyło się nic, co by zmieniło narrację jakąś w sposób taki, no, wyjście do jakiegoś nowego środowiska i tak dalej. Paweł pewne rzeczy powtarza, już i był w Jerozolimie, i był w tej Antiochii, i już tam do tych kościołów galackich już poszedł raz, nie? No to już to wszystko jest opisane. To tutaj, zobaczcie, tylko jednym zdaniem, Efes troszeczkę jest szerzej, bo tu jest coś nowego. Bo tu jest coś nowego, nie? To już jest zaczątek nowej akcji, nie? Która się będzie jeszcze działa w następnych odcinkach serialu, nie? To jest, myślę, fajna taka nauka pisania scenariuszy dla naszych też scenarzystów. No tu ciekawostka, no to jest właśnie budowanie ciągle tego nowego potencjału misyjnego, nie? Żeby ludzi, którzy się wybijają, którzy w jakiś sposób pasują do tej roboty, nie?
No bo przecież tam w tych kościołach jest dużo innej roboty, nie? Ale Paweł wyławia, o, ci by się nadali do tej misyjnej roboty, bo ona jest specyficzna, ona właśnie wymaga podróżowania, zerwania z pewnymi korzeniami, z wygodą, z różnymi tam rzeczami, trzeba ryzyko lubić, trzeba nowych ludzi lubić, nie? No różne takie są specyficzne cechy. No i tych ludzi, można powiedzieć, wyławia i zachęca do dołączenia, nie? I tu mamy Pryscylę i Akwilę, no i widać, że akurat było potrzeba w Efezie i on już ma kogo zostawić, tam już robota idzie, on później za niedługo do nich dołączy. Ja tyle, kto jeszcze? Miałam tylko taką myśl, że Paweł chyba nie miał takiej mentalności, że nie jest niezastąpiony, że jak tylko prosili, to jakbyś tak nie mówił, tylko jak był ktoś do zostawienia, że no to tak nie działa też pod dyktando ludzi. To też to mi się podoba. No i mi jeszcze też na myśl przyszło tutaj ten 23 werset, że tu przemierzał kolejno tam krainę galacką i Frygię, stwierdzając wszystkich uczniów, czyli tutaj zakładał kościoły, miał plany misyjne dalej, ale nie zapominał też doglądać tych kościołów, które już założył. Widać, że dość duży przeruch tam musiał być, nie? Że tam pewnie jechał po 2 tygodnie, powiedzmy, no dość intensywna była ta podróż po tych kościołach, nie? Jak tam to przemierzał tę krainę i tak dalej, nie? Tak, nie zawsze musimy robić to, czego ludzie chcą, bo no ludzie różnych dobrych rzeczy chcą, a my musimy wybierać najlepsze. Nie mają pewnego obrazu całości, no a taki szef grupy misyjnej no musi mieć obraz całości sytuacji i wtedy podejmować decyzje nie zawsze zgodne z oczekiwaniami części ludzi.